Witajcie. Dzisiaj zaś kuchenne rewolucje. Co dzisiaj będziemy potrzebowali? Multum przypraw, cytrynkę, wieprzowinkę w sosie własnym i pomodory. I za chwilkę przejdziemy do naszego wynalazku. Mięso nie zaatakowało. Chciałeś na mnie, ja wiem. Za dzisiejsze twoje herezje na pewno. Najpierw sobie rozdrabiam mięsko. Teraz do miska dodamy odrobinę cebulki. Bo wcześniej zapomniałem powiedzieć o cebuli. I wracamy do was za chwilę. Dodajemy jedną małą cebulę, żeby się zaprzyjaźniła z mięskiem. Sobie to wszystko dusimy razem tak, żeby jak najwięcej soków z mincha wyszło z naszej wołowinki w sosie własnym. Wredna cebula. Dobra, i wracamy do was już po przerwie. Po wymieszaniu zaczniemy dodawać przyprawy. Odrobinka czosnku. Czy kamerzystka może skoncentrować się na kręceniu? Odrobina ostrej papryki. Bazylka. Czosnek niedźwiedzi. Odrobina kurkumy. I odrobina curry. Wszystko zaraz porządnie wymieszamy. Będzie bomba smakowa. To wszystko zaprzyjaźniamy ze sobą. I jeszcze przez najbliższe 5 do 10 minut będziemy to zespajać. Jeszcze odrobinę cytrynki tu mamy. I wracamy już do was, jak będzie gotowe. Jak już się zaprzyjaźniło, to już możemy zacząć podawać. Widzicie, prawie cała ciecz z tego zniknęła. Najpierw głodny jesteś sobą. Dlatego nałożymy kamerzystce.
Wystarczy. Sobie też nałożę, żeby nie było, że nie jem tego, co zrobiłem. W następnym odcinku Ania będzie robiła dla Was placki ze szczypiorkiem. Dobrze. Czyń swoją powinność. Jeszcze zrobię takie foto. Zdrówko. Dziękuję. Proszę, proszę. Tylko trochę tego. Dobre. Jak smakuje? Jak spaghetti. No, możecie to dodać też do spaghetti. To jest taka strawa, którą można zjeść samodzielnie. Można dodać do ryżu, spaghetti. Pozdrawiamy Was. Zdrówka życzymy. Pozdrawiasz czy jesz tylko? Pozdrawiam i jem. Okej, okay, to pa pa.